Cześć, z tej strony Gerd Marfa. to kolejny odcinek fantastycznej książki, w której mam wam do pokazania Szmaciane Lalki Gabriela Gruli. Eee, książka jest zbiorem opowiadań. Już wam mówię. Eee, to e, opis, opis na okładce. To nie lada gratka dla miłośników krótkich form z pogranicza realizmu magicznego, thrillera, horroru i grozy. Eee, z genialnie wyglądającą okładką, która naprawdę... Jest bardzo, bardzo creepy. Przynajmniej jeśli chodzi o mnie. I słowa, którymi chciałbym y określić tą książkę, to... Poczekajcie. Y bo y to jest bardzo dobre określenie, które wymyśliłem niedawno i muszę go tutaj użyć. Kruszące zęby dno literackie. Tak, kruszące zęby dno literackie. To było to. Oczywiście ta książka nie jest aż tak zła, ale po prostu naprawdę bardzo chciałem tego użyć, bo muszę się przyznać, że bardzo dobrze brzmi kruszące zęby dno literackie. Co nie zmienia faktu, że ta książka jest dosyć beznadziejna. Ostatnio naprawdę nie mam szczęścia do horrorów, ponieważ najpierw e, horror na roztoczu, a teraz szmaciane lalki. Do, do szmacianych lalek miałem strasznie... E, aha, tę książkę dostaliśmy za pośrednictwem e, po, akcji Polacy nie się swoich autorów mają. Ale w większości, w większości zazwyczaj polecają dużo lepsze książki. Także tu tak wspomniałem tylko potem. Nie wiem, co do niej strasznie dużo nadzieje. Bo miałem ochotę, bardzo dużą ochotę przeczytać, przeczytać dobry horror w końcu. I bardzo, bardzo, bardzo się zawiodłem. Przede wszystkim. Tutaj nie ma deka horroru. I to nawet troszeczkę z założenia nie ma, nie, nie, nie ma tego deka horroru, bo tam jest dużo opowiadań. Które kompletnie z horrorem nie mają nic wspólnego, są bardziej fantazy, ale to by się jeszcze dało przeżyć. Naprawdę dałoby się przeżyć. Problem jest w tym, że horroru w sobie nie mają, grozy w sobie nie mają te opowiadania, które z założenia horrorem miały być. Co musi mieć dobry horror? Albo musi mieć mnóstwo takiego napięcia. Który musi wywoływać w czytelniku napięcie, wiecie, niby nic się nie dzieje, a wy już straci już w gacie, co będzie za sekundę. Co tam, co tam na niego wyskoczy, co będzie za, za, za chwilę. Albo to, albo jeśli już nie ma tego, to mógłby mieć sceny z jakimś takim, nie wiem, czymś tak potwornym. E, czymś, co stworzyła tak skrzywiona psychika, że wiecie, bierzecie taką książkę i robicie... O mój Boże, nie chcę tego dalej czytać, ale to nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że to jest naprawdę straszne i przerażające. Ta książka nie ma żadnej z tych rzeczy. Dużo będę Wam mówił tutaj na podstawie pierwszego opowiadania, ponieważ tam jest mnóstwo. Dużo Wam zaspoileruję z tego pierwszego opowiadania. Trudno, musicie to przeżyć, ale tam jest dużo takich fragmentów, które doskonale obrazują wszystko to, co będę chciał Wam powiedzieć. Także zaczyna się pierwsze opowiadanie. Gość wjeżdża do dziwnego miasta i po trzech stronach wpada na grupę zombie. Powiedzmy zombie, to dziwni ludzie, nie. To to nie jest groza. To nie jest horror. To nie jest kurwa. Wjeżdżam do miasta, znalazłem stary sklep. Znalazłem stary ten. Co tu się dzieje? Aha, dzieją się zombie. Nie, kurwa, tak się nie robi. Tak się nie pisze horroru. Nie wrzuca się od razu potwora na dzień dobry. Bo ten potwór wtedy nie jest straszny. On po prostu jest wtedy elementem tego. Do tego niezbyt dobrym zazwyczaj. No bo ile można, kurwa, zrobić książek o zombie? Ale jeśli by się dobrze zrobiło książkę o zombie, to jest dobra. Bo może Bo Można nawet eksploatować ten temat. Spoko. Nie ma, nie ma sprawy. Tylko, kurwa, zrobić to dobrze, a nie po prostu wrzuca go w zombie i zombie go gonią. Tak się nie robi. To jest nawet mały problem. Literacko, to jest po prostu, powiedzmy po prostu, słabe. E, styl ma gość po prostu słaby. E, więcej nie będę mówił. Opisy akcji. Kurna, fajnie byłoby znaleźć, znaleźć wam konkretny fragment, ale boję się. Szkoda, że sobie go nie zaznaczyłem, ale ten. Mamy scenę, gdzie atakuje go czterech zombie, nie? W związku z tym, jest opis akcji. Pierwszemu zombie strzelił w głowę. Te parafrazuję, bo nie pamiętam dokładnie. Drugiemu zombie strzelił w głowę. Pozostałym dwóm strzelił w głowę. Tak nie robi się opisu akcji, bo to jest żadna akcja. Nie powtarza się czterech tych samych czynności w czterech kolejnych zdaniach, bo to jest nudne. Jeśli, jeśli autor chce, żeby ok, on może, Postać może strzelić tym czterem zombiakom w głowy. Nie ma problemu, tylko wtedy pisze się zdanie i postrzelił tych czterech zombiaków w głowę. W głowy. Nie wiem, jak to byłoby kurwa poprawnie po polsku, ale powiedzmy. Bo to inaczej nie ma sensu, bo to odbiera cały dynamizm sceny i nadaje jej jakąś durną śmieszność. W związku z tym nie ma napięcia, nie ma stylu. Fabuła jest. Jest drewniana. I postaci są drewniane. Te, 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 w tych fabułach jeszcze pół biedy, kurwa, że mam fragmenty, gdzie też w pierwszym opowiadaniu. Wszystko... Najlepiej, najlepiej kojarzę z tego pierwsze opowiadanie, bo ono najbardziej mnie wkurwiło, a potem już byłem przygotowany na dno. <laughs> eee, zresztą chyba to pierwsze opowiadanie jest najgorsze ze wszystkich, a reszta jest po prostu dudnawa. No ale mniejsza. Pół biedy, że są w tym opowiadaniu takie fragmenty, tak, tak, takie durne błędy literackie, jak to, że jemu rzeka zmieniła się w jezioro i z powrotem w rzekę. Bo w, w trzech zdaniach po kolei piszemy o tej samej rzeczy i raz opisujemy to rzeką, raz opisujemy to jeziorem. Pół biedy zdarza się każdemu. I pół biedy ten styl, pół biedy to wszystko. Fabuła, pomysły jakby były, to byłoby dobrze. Nie wiem, czy wiecie, co jest jedną z najgorszych rzeczy, które może Was spotkać w ostatnim kręgu piekła. torturą, którą zadaje się Wam przez wieczność, są rozwiązane sznurówki. Kurwa, Pierwsze dwa razy, jak to, jak to nawet opowiadałem, Marysi, to mnie to śmieszyło, ale ja rozumiem. Nie, nie. zrozumiem. To, że może być tortura psychiczna. Rozumiem pojęcie. istnienie czegoś takiego, jak tortura psychiczna, ale autor naprawdę nie widzi, że rozwiązujące się sznurówki. Naprawdę tam jest to nie. Ja, ja tutaj nie wymyślam. Ja nie parafrazuję. Naprawdę tam jest scena z gościem, który przechodzi dwa kroki i rozwiązują mu się sznurówki. W związku z tym musi się je zawiązać. Potem znowu robi dwa kroki i rozwiązują mu się sznurówki. I to jest tak frustrujące dla niego, że to jest tortura, którą się go którą przeżywa w piekle, w ostatnim kręgu piekieł. Dantego, bo jest nawiązanie. Autor naprawdę nie widzi, jak śmiesznie to brzmi, w jaką śmieszność wpuszcza to tą książkę. Bo ta książka nie powinna być z zasady śmieszna. O, dlatego mnie, mnie, mnie to już nie śmieszy. To jest po prostu dosyć żałosne. Och, okropne. Też głupoty takie jak. Ale to już, to już naprawdę głupoty. Ale mi się przypominają, w związku wam powiem, z tym wam powiem. Nigdy w życiu nie używała broni, ale udało jej się wystrzelić mu trzy razy w pierś bez zastanowienia. Takim, takim to też jest, to jest głupia scena. Ale jeszcze on kurwa, jak strzelacie człowiekowi w pierś, to on, odpada, on odlatuje na to kilka metrów i plas w ścianę, takim takim lot i kurwa jebut w ścianę. Nie, to nie jest kurwa realizm. To, to ma daleko do realizmu. Ale nie, nawet kurwa, nie, nie, nie przeszkadzałby mi ten brak realizmu, bo go można wytłumaczyć tym realizmem magicznym czy, czy cokolwiek. Tylko, żeby kurwa, coś było w tej książce. A tutaj jest wszystko spierdolone po kolei: jest słaba fabuła, drewniane postaci, drewniany styl, brak yy, klimatu horroru i śmieszne, śmieszne, śmieszne po prostu pomysły. Nie wiem, co mam wam jeszcze o tej książce powiedzieć. Nie, tak jak. Ach. Także posłuchajcie mnie raz. Raz mi posłuchajcie. Ja zazwyczaj. Cześć, kochani. Prawda, że ta śmie książka brzmi kretyńsko. No. Dziękuję. Posłuchajcie mnie chociaż raz. Zazwyczaj mówię wam, że mimo wszystko, jeśli was zachęciła ta książka, to chociażby nawet po układce. Chujowo jest oceniać książki po okładce, ale czasami się zdarza. I ta układka wygląda naprawdę zajebiście i zapowiada się na e, rzeczywiście grozę. Na porządnie zrobione. Tak, to, to, to co mówi Marysie. Raz mnie posłuchajcie. Zazwyczaj wam mówię, jeśli mimo wszystko wam się spodobało, to i prze, 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 przeczytajcie, ja chętnie usłyszę o tym, co powiecie. Nie, nie bierzcie tej książki do ręki. Proszę was, nie róbcie sobie tego, nie róbcie mi tego, nie róbcie... Ach. Ja nazwałem ją na początku, bo znowu to powtórzę, bo strasznie mi się podoba to zdanie, kruszącym e, zęby dnem literatury, czy dnem literackim, nieważne. Pff, nie wiem, co brzmi lepiej, nie mogę się zdecydować. E, to, to, to nie jest do końca prawda, głównie dlatego, że naprawdę dno jest dużo, dużo niżej. Są dużo, dużo gorsze książki i ja sobie zdaję z tego sprawę. Ostatnio, jakiś czas temu, nie wiem, czy nie Paweł Tamańczuk mi, mi, mi powiedział, nie wiem, czemu krytykujesz tak jakąś książkę, nie pamiętam e, o co mu to chodzi chodziło, bo prze przecież wiadomo, że są dużo, dużo gorsze rzeczy. Mm, jasne, ja się z tym zgadzam. Problem jest w tym, że to mi wcale kurwa nie pociesza, że jest coś jeszcze gorszego od tego. Nie, nie jest to pocieszające, że istnieje coś jeszcze gorszego. To jest naprawdę słaba literatura i naprawdę smutno mi, że. Ach, jestem zawiedziony bardzo tym, że bo powiązałem. Bo, bo, bo I strasznie mi to wkurwia. Okropnie mi to wkurwia, że, 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 że sięgnąłem po tą książkę i ona mnie tak bardzo zawiodła. Ach, jestem sfrustrowany tym. Królestwo za dobrą książkę. No nic. Ach. No, nic, no, nic, no, nic. Dobra. Ja e, skończę w tym momencie, bo, bo już się zaczynam nakręcać i, i zaczynam puszczać jakieś takie pioruny wzorzec na tą książkę. E, nie, dobra, jak chcecie, to, to, to sobie ją przeczytajcie, ale bo, ostrzegam was, że możecie tak samo kląć jak ja. Także to, to, był, to byłby ból. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I teraz tak. E, informacje na ten tydzień. E, w niedzielę, e, jak zwykle, stream i kontynuujemy Mass Effecta dwójkę, także zapraszam was bardzo. Mas efekta kontynuujemy o 18, o 19 mamy jak zwykle pogadankę o książkach, filmach, o czym sobie życzycie naprawdę zazwyczaj nam jakieś tematy wchodzą, bo, 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 bo macie dużo do powiedzenia. I bardzo e, też e, naprawdę jeśli macie ochotę na takie, na takie rzeczy jak są fantastyczne, to wpadajcie tam chociażby dlatego, że y, tam ludzie naprawdę polecają bardzo dużo tytułów. To jest bardzo dobre, bo ja się dowiaduję o wielu tytułach, o których nie wiedziałem od was właśnie na tych streamach. Także i, i wy możecie się też czegoś dowiedzieć, bo, bo po prostu ludzie tam polecają, polecają sobie książki, więc po, chociażby dlatego warto wpaść. E, także to o 19 i 18 gra e, Jeśli chodzi o następną fantastyczną książkę, do mnie dzisiaj dost, dotarła e, Asgaria Falcon. Ja nie, nie jestem pewien, czy ja przeczytam ją w tym momencie, czy za chwilę, ale mam wrażenie, że ja przeczytam ją w tym momencie, bo e, przeczytałem jakieś 3-4 strony i zapowiada się dosyć lekkie, przyjemne, klasyczne fantazy. Z takim troszkę jajtem. Więc może będzie dobrze, i, i może to będzie następna książka, i może to w końcu nie będzie książka, na którą będę klał. <laughs> coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Konkurs! Pamiętajcie o konkursie, bo już naprawdę zostało mało czasu. Na dobrą sprawę został wam mniej niż tydzień. Do końca marca przyjmujemy pracę na tło i awatar kanału. Do wygrania macie 4 gry. Powtarzam to już za każdym razem, no ale powtarzam po raz kolejny. E, także bardzo, bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału. Bardzo chętnie Was zapraszam. No oczywiście, że chętnie Was zapraszam, ale to nie jest przedmiot którego szukałem. Nieważne, bardzo serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie. Już e, jedna osoba przysłała mi dwie prace, o, obie są bardzo spoko. E, ja wszystkie prace mam, oczywiście, pokażę. E, no i zobaczymy, co będzie. Także zostało mam tydzień. Do, koń, do końca marca przyjmujemy pracę i tyle. E, to co? Ja już w końcu, w końcu może skończyć. Jestem strasznie ci zmordowany a ja i tak mam straszny słowotok. słodowok. Słodowok, nie wiem, czy wiecie. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Na razie i cześć.